Do nagrania tego krótkiego odcinka zainspirował mnie news Tomasza Włodarczyka z Meczyków, który podał, iż Patryk Klimala rozmawia ze Standardem Liège na temat transferu definitywnego ze Śląska Wrocław. No bardzo mnie to zaskoczyło, dlatego że no, Patryk Klimala po przyjściu do Śląska Wrocław, mówiąc to delikatnie, nie miał najlepszego sezonu. We wszystkich meczach, jakich grał, nie zaliczył gola, nie zaliczył nawet asysty, więc dziwi mnie, że jeszcze do niedawna tak uznany klub jak Standard Liège zainteresował się w ogóle Patrykiem Klimalą i według mnie, jeżeli ten transfer dojdzie do skutku, to będzie naprawdę majstersztyk agenta zawodnika, czyli pana Mariusza Piekarskiego, no dlatego, że to jest naprawdę sztuką wcisnąć, że tak powiem brzydko, zawodnika, no powiedzmy sobie szczerze, jednej z czołowych lig europejskich, bo można się sprzeczać, która liga jest lepsza, czy belgijska, portugalska, czy holenderska, ale powiedzmy sobie szczerze, że jest to topka europejska i na pewno liga sporo lepsza od naszej, a tam pojawi się, mówię, Patryk Klimala, który w Śląsku Wrocław nie dość, że zarabia horrendalnie duże pieniądze, bo według różnych szacunków jest to bardzo wysoki kontrakt, ale tutaj nie chciałbym podawać liczb, bo powiedzmy sobie szczerze, że w polskiej lidze zarobki nie są sprawdzane, a potem nie są publikowane, chciałbym powiedzieć, a po prostu podawanie czegoś takiego jest według mnie, powiedzmy sobie szczerze, niesmaczne. Zresztą dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Zresztą Patryk Klimala to jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek, bo grając w Jagiellonii Białystok tak naprawdę strzelił tylko 8 bramek przez cały swój pobyt w Białymstoku i potem Jaga sprzedała go do Celtiku Glasgow za bardzo dobre pieniądze, jak na tamte czasy. Zresztą jest to do dzisiaj rekord transferowy klubu z Białegostoku, 4 miliony euro, więc to jest naprawdę majstersztyk Cezarego Kuleszy, że udało się mistrzom Szkocji sprzedać Patryka Klimalę, bo nie wiadomo, czy w następnej części sezonu, kiedy odchodził, czy w następnych sezonach w ogóle Patryk utrzymałby taką formę. Później był epizod krótki w Celtiku, później było New York Red Bulls, tam nawet Patryk Klimala był dość skuteczny, jednak później znowu coś się w jego przypadku zacięło i potem pojawił się chyba Hapoel Berszewa, jeżeli się nie mylę. Jeżeli się mylę, to oczywiście poprawcie mnie w komentarzach. I tam Patryk Klimala też nie zasłynął, powiedzmy sobie szczerze, jako łowca goli, tylko no, zasłynął taką niefortunną cieszynką i żeby tutaj YouTube nie blokował mi, że tak powiem, nie zdjął tego filmiku, to powiedzmy, że Patryk Klimala użył salutu rzymskiego jako cieszynkę bramki w Izraelu, no co nie spotkało się zbyt ciekawą reakcją. Oczywiście potem Patryk Klimala to wytłumaczył, ale jak to się mówi, niesmak pozostał. I teraz właśnie tak jak napisał Tomasz Włodarczyk z Meczyków, czeka do go transfer do Standardu Liège. I fakt, jest to klub, który ostatnio lata swojej świetności ma za sobą, ale mimo to jestem zdziwiony, że Patryka Klimale w takiej formie, gdzie jak mówili kibice Śląska, którzy byli na ostatnim sparingu, przepychali go i wygrywali pojedynki czwartoligowcy, więc no nie wiem, jakiej Patryk Klimala musi być w słabej formie, że nie potrafił wygrać pojedynku z czwartoligowcami, ale kto wie, może Jupiler Pro League go odbuduje i kto wie, może nawet Michał Probierz będzie miał pożytek z Patryka Klimali w przyszłości. Jeżeli chodzi o transfer, to czytałem gdzieś oczywiście, że to jeszcze nie jest do końca przesądzone, jest duża szansa. Belgijskie media podają, że jeszcze trwają rozmowy, też nie wiadomo, jak zostanie rozłożona pensja Klimali, czy to będzie transfer definitywny, czy to będzie wypożyczenie, ile Śląsk będzie musiał płacić, czy Śląsk będzie musiał płacić, bo ta pensja jest bardzo wysoka i z ciekawością na pewno
będę przyglądał się poczynaniom Patryka Klimali potencjalnym w Liège. To było Pomówmy o piłce. Proszę o łapki w górę, komentarze i oczywiście subskrypcje. I widzimy się w następnych odcinkach. Na razie.